Witam wszystkich na kanale Mafia Pruszkowska, Mięsień od Mięsa. Moim Państwa gościem jest lubiany przez Was diabeł wcielony, książę. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że pierwszy rasowy diabełek jest moim rozmówcą. Dotychczas nie wiem, czy miałem przyjemność gościć większego kota. To fas. Jak ja wstaję, to diabeł w piekle się zrywa na równe nogi i mówi: konkurencja wstała. No witam, siemanko. No i ten pokój. Jesteśmy właśnie w budynku. Tu są takie jakieś apartamenty i myślę, że będzie fajnie. Tylko potrzebujemy jeszcze z pół godzinki. Pozwoliłem sobie dodać post na społeczności na YouTubie z wolą, aby to widzowie, którzy Cię poznali i polubili, zadali parę pytań, więc to będzie ta konwencja, że to nie są moje pytania, tylko to pytania widzów. Ok? Zaczynamy. Facet powinien udzielić wywiadu rzeki na temat resocjalizacji młodocianych w kajdanowie w latach 70. Niektórzy z tamtych tak zwanych wychowawców jeszcze żyją i powinni odpokutować nawet na starość. Co ty o tym myślisz? No, sam mówiłeś ostatnio, że się pastwili, nie? Pastwili to jest tam jedna rzecz. Ale też jak masz do czynienia z patologią, to patologią się stajesz prędzej czy później. I oni są tak zdemoralizowani jak my. Zresztą to jest naukowy fakt, eksperyment stanforski. Jeżeli południe... Zimbardo podzielił grupę ludzi, jednych mieli odgrywać rolę klawiszy i drudzy ci przekraczali normy więcej razy niż klawisze. Doszło do tragedii, zaczęli bić ludzi. Z normalnych ludzi wyłazi zło, także też trochę ich to jakoś usprawiedliwia. Ale na przykład zboczenia nie. Pedofili na przykład. A wychowawca w Nowym, druh miał ksywę, był gejem i obmacywał wychowanków. Robił za karę tak zwane uściski. Czyli po zakończeniu dnia ten miał 3 uściski, ten miał 5 i on przy rozbawionej gawiedzi na sali w poprawczaku. No ile tam miałeś? I tam go łapał. Nie, i tam się śmiali tego, ale no łapał oryginalnie pod kołdrą, wiesz. Przy wszystkich wychowankach niby to jakaś taka kara i tak dalej. Na przykład dentysta z Kcyni też był gejem. To był zakład karny, nie? Nie, to był poprawczak, mówię tutaj o młodocianych, czyli takich z kajdanowa, jak to się mówi, nie? No byli. Kierownik pawilonu w Nowym też był homoseksualistą i też tam wychowanków molestowali, nie? Także, wiesz, jakbyś był
Pilem, ty też byś sobie znalazł pracę w przedszkolu. A przemoc taka fizyczna, tacy sadyści się zdarzali? Tak, tak. Byli ludzie sprawiedliwi, czyli starali się jakoś tam, taki był wychowawca prawa. Ciężarowiec były taki to już zbudowany, widać, że facet nie musi nic udowadniać. I on był taki w porządku, nie? Ale był surowy, ale zasadami, nie? Czyli jak przestrzegałeś jego zasad, byłeś spokojny. Ale jak tu przestrzegać jego zasad? No w porządku zakładu. Są tacy, którzy narzucają zasady, a tacy, którzy je przestrzegają. Nie? I przekraczają uprawnienia. I przekraczają uprawnienia. Przekraczają uprawnienia na całym świecie, we wszystkich więzieniach. W tych najbardziej cywilizowanych państwach, tak jak Skandynawia, te łapówki, jakieś przekroczenia norm i tak dalej są mniejsze, a im bardziej państwo bardziej zacofane, tym większa represja. Z tego co wiem, to z krajów Unii Europejskiej Słowacja, najgorsze więzienia są na Słowacji. No. Myślałem, że na zachodzie się najgorzej robi, bo tam różnorodność panuje, więc i ona weszła. Tak samo już Ukraińcy na przykład w Warszawie sobie tam działają, wiesz, u was. No tak, tak samo my działaliśmy od 80-tych lat na terenie Niemiec. Tak. Samochody, wyspecjalizowaliśmy się, Marokańczycy, Libańczycy, w ogóle Arabowie, raczej hasz, bo w ich kulturze się pali hasz. No, i Ugole znowu z kolei broń, handel bronią. Tam wojna była, wiesz, też handlowałem bronią. Przedawnienie, więc mogę mówić. Nawet zatwardziałem gangusowi podczas wspomnień o piekle młodości zadrży głos i nie dokończy bez jednego, dwóch szybkich. Też zaraz sobie naleję, bo się wzruszyłem. No, świetny materiał pokazuje, jak łatwo zostać przestępcą, jak niemożliwe, trudno jest przestać być złym. To znaczy, jak taki gangus jak ja ma poczucie dobra i zła? I czy, słuchajcie, każdy wie, że nikt nie rodzi się mordercą, złodziejem ani oszustem. Nikt się nie rodzi z urzędu zły. Dokładnie. Tworzy mamy pewien zestaw genów, które nas predysponują do określonych zawodów, o, że tak powiem. Natomiast taki człowiek z takimi predyspozycjami jak ja, myślę, że zrobiłby karierę w służbach mundurowych. Ja nawet był komandosem, bo my szukamy guza, że, generalnie, że tak. Ja taki jestem. Ten diabeł jest we mnie od urodzenia generalnie, ale patologia życia, bicie, kopanie matki, ciągnięcie za włosów we krwi, rozumiesz, to pozostawia ślad. I później jak już zrozumiałem świat, to nabyłem trochę wiedzy, widzieliśmy przemoc, oczytałem się. W dzieciństwie nauczyliśmy się z nią żyć. Z nią nie posługiwać. Posługiwać. Tak. Profesjonalnie. Dokładnie. Natomiast później, jak już byłem w miarę dorosły, powiedzmy w wieku tak 27, 9, 30 lat, zrozumiałem, że zresztą mając taką wiedzę na przykład, że na zawody, które najczęściej wybierają psychopaci, to są służby właśnie mundurowe, prawnik, menadżerowie wszystkich firm światowych to są psychopaci. Każdy prezydent musi być psychopatą, no bo kto poświęci swoją córkę dla czegoś tam, a prezydent musi. Dla dobra narodu, dla dobra na przykład 300 milionów ludzi, tak. Z tym Trzemecznym to nie do końca tak było, że tata cię mocno nie bił. Raz ci pewna osoba w Bydgoszczy dupę uratowała, ale fakt, że tarczowali. Ktoś ci dupę uratował? W tym Trzemecznie. Tak. Tak, to prawda.
Dobrze. No powiesz. Słuchaj. Ludzie, jak jesteś bystrzejszy od innych, od nich, to cię nie lubią. No tak. Rozumiesz? Zazdroszczą i nie lubią. Dokładnie. I jak jesteś za bardzo wyszczekany, wygadany i oczytany, jesteś jakby, wiesz, jak mówisz poszedłem, to jesteś on, en. A jak poszłem, to jesteś w porządku. Rozumiesz? Dlatego brały się różne moje kłopoty, rozumiesz? Wiesz co, nie? Był tam taki chłopak, on już nie żyje. Też miał duże IQ. 120, ale totalnie menel. Patologia totalna, wiesz. Dupę urazował? Nie, nie. On mi zrobił aferę. O. Aferę, że ja tak za bardzo mnie lubią wychowawcy, że dyrektor mi jakoś tam daje mi nagrody książkowe. Bo się dobrze uczyłem po prostu. Byłem szczęśliwszy niż inni. Moja matka przywoziła do tego koniaczki i tak dalej. No i może widzieli, że jakby jestem inaczej traktowany, nie? I coś tam się pierdolnęło w sprawie, tam coś, nie wiem, i rozumiesz. Mógłby zaprzeczyć, tak? I pominąć to i tam powiedzieć hejciarz i tak dalej. Ale nie, była taka sytuacja, teraz sobie to przypominam. No. No i tam tej trzeciej grupie po jakimś miesiącu na wyjaśnieniu, że tak powiem, tak? No, powróciłem do grona i... Afera pełną garbą. No taka, wiesz... Małolatka. No. Zapytaj o Jacksonie. Też mieszkał na Bartodziejach. No. Jackson to jest tancerz, model, karateka. Miał dano przytokanie. Staliśmy razem na bramce. Tam się zakumplowaliśmy. No. Ale teraz ma przestrzelone udo i chyba mnie nie lubi. Okej. Okay. Ale... Ale ma za co? Nie. Ja mam za co. Okej. Okay. Słuchaj. Jak poszedłem siedzieć, to stało kilka samochodów. Porozdawałem je, żeby po prostu chodziły, tak? Żeby nie stały tam. Rozumiesz? I on sobie wziął mojego Mercedesa. Nie? I go rozbił. Ja wyszedłem, mówię, no to słuchaj, no tam daj mi tam, ile policzymy tam. Na dzień dzisiejszy ile jest wart, no bo tam nie tam. Ale przecież jak? Przecież ja ci tam wlewałem paliwo, olej wymieniałem, no ale przecież jeździłeś nim. W ogóle jakby z kosmosu. Po prostu chciał, rozumiesz? Nie oszukać. No, tam spotkałem go kiedyś raz czy dwa, coś tam gadam z nim. Zatrzymał się. Został za to ukarany? Słucham, no o co? Mhm. Okej. Okay. A ty nie byłeś karany przez państwo? Wielokrotnie. Reakcją karną państwa jest wyrok, reakcją karną w świecie naszym jest też kara. No, tylko żeby nie było bestialstwa, bez sensu popisywania się przed innymi, tylko tyle, ile jest konieczne i żeby to było skuteczne. Czyli ani nie za mało, można powiedzieć ani nie za dużo. Jednym słowem humanitarnie. Humanitarnie. Tak jak Machiavelli mówi, że jeżeli wyrządza się krzywdy, to wszystkie naraz, żeby krócej bolały. A jak się jak się robi kogoś dobroć, to jak najdłużej, dozując, żeby dłużej smakowały. Humanitaryzm. Muszę zapytać, bo to temat rzeka na pewno, ale już mnie pytali wielokrotnie. Mhm. Panowie jak to się nie wiem, żebym się nie skompromitował. B***ków było kilku, prawda? Dwóch. Tak. Jeden osiągnął sukces, drugi... A B***ek miał ksywę? Drugi się zagubił. Miał ksywę? Nie, no to nie B***ek, no. Zawsze no. Ale to nazwisko. O którym tak kiedyś miałem konflikt. Teraz w tej chwili... Czyli młodszy.
Tak, tak. I no teraz normalnie gadamy. No. Normalnie gadam. Z wieloma ludźmi, z którymi się kiedyś strzelałem, teraz normalnie gadam. Nie jesteś wrogiem? Już zapomniane są dawne krzywdy. Jakie krzywdy? Zawsze są tarcia. Tarcia są. Wiesz dobrze, że tarcia są. Słuchaj, to też jest na samą strzelaninę, naprawdę. To tak samo jak w tej Wikrejce, to musimy być na miejscu Bydgoszczy. Ci powiem, jak ja przywitałem tego 48 dziur w samochodzie w jednym, a w tamtym to nie liczyłem. Nie? Chciało się odbać, ale to mówię ci, to jest na osobną strzelaninę następny odcinek. Okej. Okay. Ale jest ten, do 115 lat, jest inteligentnym, fajnym chłopakiem, który sobie radził i który po luce, która powstała, jak ja poszedłem siedzieć, to jeszcze tam moi ludzie tam trochę działali. Później oni też poszli, wyjechali spółkę Kapuściska na 5,5 miliona złotych, czy na 6. Dostali po banie, to już nie byłem niepotrzebny na wykładanie pieniędzy. To tak troszeczkę o mnie zapomnieli, 8 lat miałem wtedy wyrok. Znaczy nie tak za bardzo, no ale ten. No i później wskoczył pięknie się w ten. Teraz dostał 15 lat za 2,5 tony, czy tam za 1,5 tony narkotyków do biegu i tak dalej, i tak dalej. To wiesz, tego nikt nie przeliczy, tak. Ale żył, ustawił się, poszedł później w jakieś inne biznesy i teraz ma we Wrocławiu dom. No i funkcjonuje, nie? No to ma 15-taka. No. Siedziałem teraz w Fordonie, to spotkałem się z jego wspólnikiem. No, też bardzo fajny chłopak. Kiedyś się nie lubiliśmy i w ogóle, wiesz, na przykład taki jeszcze jeden, co tam jest oskarżony, że strzelał do mojego ochroniarza, nie wiem, czy to został skazany, ale to jest na pewno nieprawda. I zabójstwo tego w lesie, nie wiem, czy Przemek pamiętasz. No, Chęcia. Tryszczyn? Chęcia. Miejscowości Tryszczyn, tak? Tak, Tryszczyn. No. Wracając do tematu. Loczek. Loczek. Robimy poczet. Przyjaciel. O. Posłuchaj, moja prawa ręka został ze mną do samego końca. Niektórzy mówią, że mnie zdradził. Nieprawda. Nieprawda. Nigdy mnie nie zdradził. On żyje? Przyszedł do mnie do szpitala, tak. Odbywa karę 15 lat w więzieniu. Ukrywał się 10, więc to wyjdzie dopiero później, bo tam po 10 latach zapali. Ale Marek to jest porządny człowiek. Odbędzie za to wszystko, to mogę mówić, bo to i tak jest rozliczony, więc ma wyroki prawomocne. No. No miesza ładnie. Ostry chłopak? Ostry. Dobry bokser, wiesz, naprawdę. Mhm. Dobry chłopak. Loczek jest bardzo inteligentny, wiesz. Dobrze mi się gra w nim szachy. W większości wygrywam ja. 3-2, Marku. Ale uczy się szybko, jest introwertykiem też, ale jeżeli chodzi o jakieś, tylko że kwestia, że jest taki, kiedyś uciekamy kurwa po napadzie w Niemczech, zresztą się tam ukrywał i nagle on tak jak Kaczor Donald w tych kreskówkach tak się zatrzymał, nie? Ja mówię, co jest Marek? A ja trochę mam problem z tymi girami, nie? A on tam jakiś, nie wiem, jakiegoś grosza niemieckiego podniósł z ziemi. Rozumiesz, to jest taki człowiek. To będzie na starość jeszcze taką przywarą, że ci mówię, jest tragedia. No, ale ogólnie jest bardzo w porządku facet. No, i konkretny. Idę z nim na wszystko. Pół? Słucham? O pół? Rolnik? Pół? Znałem ich dwóch braci. Jeden i drugi to są fajne chłopy. Skąd to kasyło? Sobie radzą. Nie, to jest nazwisko. To jest nazwisko. Współczuję im szkoły podstawowej. No, wyobraź sobie, a mój syn 4-letni jest rudy. Jeszcze tego nie dosłyszy, ma aparat słuchowy. To wiesz, jak on będzie traktował, nie? No, uczy się charakteru tata. Dokładnie, że wyjątkowość. W porze, czy? W porze są, w porze. Tak? Tak. Żyją, mają się dobrze. Tak, z tych wszystkich ludzi, których ja spotykałem, to mogę się z nimi lubić lub nie lubić.
Ale wszyscy, jak przyjdzie do konkretów i nie są jakimiś tam małymi ludźmi z malutkimi pitolkami, że muszą się dowartościować lub brzygać jadem, żeby żyć, to każdy o mnie powie takie rzeczy, o których ja czasami sam o sobie zapominam. Efekt wyparcia. No. Sportowo. Zapytaj, czy chodził na żużel w Bydgoszczy, na Polonie Bydgoszcz. Byłem parę razy, poznałem Tomka. Ale skorumpować kogoś. Tomka, nie, Tomka Goloba poznałem. O. Zaprzyjaźniliśmy się, przyniósł mi pieniądze do szpitala. Chociaż nie potrzebowałem, mówię, mam Tomek, nie, przydadzą ci się. Miał rację, z czasem to coraz mniej, coraz mniej. Naprawdę bardzo porządny człowiek, Tomek. Waldziu, zapomniałeś się o ksywce Świr. Jak latałeś pod histerią, pierwszą ze strzykawką moją... i kto cię znokautował? Mnie znokautował mama. Jak latałeś nie. pod histerią ze strzykawką. Strzykawką, nie pisze się strzykawką. To znaczy tak. I kto cię wtedy znokautował? Nikt. Byłeś kiedyś znokautowany? O właśnie. Tak. Ja kiedy, ja powiem ci, że... Parę procent, sport, kilka walk przegrałem, ale to nie był nokaut, nie odcięli mi światła. Dokładnie. Matka mi odcięła dwa razy, mówiłem ci. Matka mi odcięła dwa razy, powiem ci, jaka sytuacja, dobrze? Mogę ci powiedzieć teraz? Ale pod histerią jest to nieprawda. Absolutnie. Dobra. Nikt mnie nie znokautował, bo oni może myślą tam... Ale nie, o jakichś strzykawkach tam pisze. Nie, nikt mnie nie znokautował. Miałem taki okres w życiu, kiedy po tym wybuchu... Przyzwałeś gorszy ten, traumę to musiałeś, nie? No wiadomo, ale słuchaj, co 4 godziny tak mnie bolało, miałem takie bóle fantomowe, że usypiali mnie i przez sen krzyczałem, że cały oddział nie spał, wiesz. I zaczęli mi dawać morfinę. Nie? A powiedz, co 4 godziny, posłuchaj. Co to są bóle fantomowe? Bo że czujesz nogi, których nie ma. Których nie mam, tak. Mhm. Ja na przykład teraz, jak mi pięta boli, no tak jak ty czujesz, to jest normalne. Posłuchaj, ja ci wszystko zaznaczę, ja sobie masuję i mi przechodzi. To są integralna część, tak samo jak ktoś mi przestawia nogi, tak samo jakby mnie popychał, wiesz, to jest integralna moja część mojego ciała. I teraz ci powiem a propos fantomów. To jest coś niewyobrażonego. W ogóle wiesz o tym, że mamy zdjęcia aury robią. Takie pole elektromagnetyczne naokoło całego ciała, nie? I jakby mnie teraz, takiego krótszego, położyli i zrobili zdjęcie aury, to ja mam cały czas tutaj falę elektromagnetyczną. Czyli by mogli stwierdzić, ile ja miałem wzrostu. Rozumiesz to? Ta fala jest cały czas wysyłana. A ile miałeś wzrostu? Czy nogi cię podwyższają? Nie, no mam tyle samo, ile miałem, 1,87. I to jest standard, tak się robi, standard. Nie? Standard, ale mógłbym podkręcić, rozumiesz? I tutaj tam tyle tu wchodzi, nie? No to powiedzmy, no tyle mógłbym się podwyższyć. Gram w koszykówkę, wydłużam, rury zakładam i tak. I co? Przecież jest sport niepełnosprawnych. Tak. I koszykówkę również. Ja pamiętam, że był przypadek faceta biegacza gdzieś w południowej tak, Afryce. Tak. On chyba zabił żonę. Pistorius. Ale to był kozak po prostu. I też dwóch kończyn nie miał. Ale nie? Zwróć uwagę, że ktoś, kto się ogarnie, tak jak ja, mimo stresu porozowego, mimo tam różnych tam sytuacji, taki, który się ogarnie, to jesteśmy lepsi niż wy, to znaczy ludzie, którzy nie przeżyli takiej traumy, nie? Wiesz o tym, że ten kikut, ja mam taki kikut, nie? No powiedzmy, tu się zgina ten kikut, nie? I normalną będziesz miał nogę, nie? Ja cię złapię w tym samym miejscu i ty nie naprężysz takiej siły, jak masz tą nogę. A ja ten kikut z 500 kilo podnoszę. To już sobie? No to fakt. Kolejne pytanie, wybacz, no, że jestem ciekawski, no ale ciekawość jest podobną oznaką inteligencji. Ile taka impreza?
bo ja słyszałem stwierdzenie w jednym z komentarza, w jednym komentarzu, że to jest Rolls-Royce wśród protest. Czy to prawda? Tak, to nie, bo to jest też Rolls-Royce, ale wśród takich sportowych protest. Mhm. Ja mam nartę tak jak Pistorius. No właśnie. Nartę mam jak Pistorius. Chcesz, żebym zdjął to i pokazał, jak to wygląda? No nie, nie wiesz. Może nie dzisiaj. Może nie dzisiaj, bo to może być dyskomfort dla ciebie, a ja nie chcę powodować. Jaki dyskomfort? Co o tym? Że ja nie mam nuki, to zaakceptowałem. Jaki no właśnie, to mnie ja mam dystans do tego. To mnie ja robię kawały, wiesz, kolegę, któremu rzucili bombę. A dokuczający? W Toruniu będziemy rozmawiać, to zobaczysz. To mu rzucili bombę do mieszkania, stracił wzrok, zasłonił żonę, cały popalony, wiesz. Mm. No teraz siedzi we więzieniu 5 lat, ktoś go tam pomówił z Warszawy, jakieś takie, wiesz, pod zamówienie. Znów to Warszawa, w Warszawie jest całe zło, Berlina kurwa ze wsi. Ale wiesz, że Warszawy takich diabełków jak ty jest bardzo, bardzo dużo. Rozumiesz? W Warszawie takich diabełków jak ty jest bardzo, bardzo dużo. A ten Andrzej to jest nerwowy. O tak, bardzo go szanuję. No, szanowany jest i u nas, jak najbardziej. Stara gwardia i bardzo dobry chłopak. Wiesz o tym, że ja z Karolem zamytaliśmy ulicę kiedyś? Bydgoszczy? To nie jest wstyd, ale byliśmy, ciekawa historia. Byliśmy w więzieniu w 1985 roku i dali nam OZ, bo było takie przepełnienie po amnestii w 1984, było takie przepełnienie w 1985-86 roku, że nie wiedzieli, co z nimi robić. Jak ktoś tam miał 2, 2,5, 3 lata wyroku, to dawali na OZ. Jego i mnie... Oddział zamknięty. Jest łatwodzony rygor, gdzie się idzie do pracy, jest tam jeden klawisz na spinuje i tak dalej. I proszę, wyjechaliśmy. Ale to był zamek czy otworek? Otworek, to był w okolicach. Ale pełny czy... Oczywiście mi po miesiącu zabrali, nie? Nigdy nie poszedłem na otworek, bo miałem wpisane zagorzały zwolennik podkultury więziennej. Ale ja wtedy miałem 19 lat. Ja też. Oni jeszcze nie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Pierwszy raz jak siedziałem już za fury, w Krakowie się położyłem na motorówki. Ja 15-18 przyjeżdżałem w Poprawczaku, 18-20 lat przepierdoliłem ponad. Ja tylko 8,5. No i to powód do dumy oczywiście, nie? Ale wiesz, jak się na ciebie ufrą i jest, im zostaje za to zawieszenie, a ty zostajesz 5 lat. No ale stary, byłeś niedobry, byłeś diabłem i oni o tym wiedzieli. Ale nigdy nie skrzywdziłem staruszki, kobiety, jakiegoś. No właśnie, dziecka. Oni tego nie rozumieją. My posłuchajcie jeszcze raz. Piszecie wielokrotnie, że my mamy odkupić winę. Odkupić winę. Ale ja jak krzywdziłem łotrów gorszych ode mnie, to co mam tym łotrom, którzy teraz siedzą za morderstwa, za dusi uczynić? No, chyba to jakieś jest. Ja nie krzywdziłem staruszki. To znaczy, jeżeli ktoś się chce znaleźć w niebie, to niech proszę, niech sobie tam, tak jak Krzyżyk teraz tam rozdaje swój majątek. Ale stary, pamiętasz, komu 20 lat temu ukradłeś samochód? Ale ja nie mam zamiaru się w ogóle w ten sposób korzyć, kurwa. No absolutnie, ale to jest niemożliwe, jak ja żeby umierał, to zrobić. Jak ja będę umierał, to nie będzie mi żal umierać. Będę tak nażyty, tak doświadczyłem tego życia i tak. Wydymałem... Żyłeś jak lew, a nie jak król. Tyle lepiej, słuchaj, lepiej rządzić w piekle, niż służyć w raju. Jebać ten raj. To jest kraina wiecznej nieszczęśliwości. To jest kurwa nuda, jeszcze raz nuda. Jakby Bóg chciał mnie ukarać, to bym wpierdolił do raju. To bym popełnił samobójstwo, zbuntowałbym mu kurwa wszystkich, powiedzmy, oszukuje nas, głaskamy tygryski kurwa, bo już jedzą trawę, jemy jabłuszka kurwa, wszystko jest high life. I teraz mieliśmy 3 żony i 3 żony za pierdolami, tak jest wielożeństwo, chuj, nie? Ale rozumiesz? To jest chore. Szczęście, które trwa zbyt długo, prędzej czy później staje się nieszczęściem. Człowiek, żeby był szczęśliwy, musi pokochać zło. Musi pokochać ból, głód, zimno, stres. Rozumiesz? Wtedy czujesz życie. Życie wartość ma swój smak. Tak. Inaczej nie ma to sensu. No. I teraz jak będę umierał tak, wydumałem tak, 34 544 dziewczyny, już nie wspomnę tam o jakichś innych. Nieźle.
doświadczeniach. Wyjechałem tyle i tyle samochodów. Poważnie? Tyle... Policzyłeś je wszystkie? Nie, nie, ja tylko tak przykładowo. Okej, bo już, nawet już mówię, jak ja jestem malutki. Się ich pochwą i buzią. Nie, to nie jest w ogóle, to jest nie. Teraz po 5 miesiącach mi się zmieniło, mówiłem ci. Chcę nie zdradzać, chcę być dla jednej kobiety cały czas. I ci powiem, że syn mnie zainspirował, wiesz? O. Jest z kobietą 5 lat. Ile ma lat? Prawniczką. 33. Skończył studia normalny jeszcze, a wiem, żeby nie zagonił na psy. Ani jakby widział, że ktoś parkuje samochód źle, to by nie zadzwonił. Nie. Jest społeczniakiem, ale wiem, że jakieś tam zasady mu przekazałem, nie? Bardzo wypełniam do wychowania. Wbrew pozorom, nie? Lepsza wersja mnie. Angażowałeś się w wychowanie? Tak. Pisałem. Ale długo cię nie było, no to co też mogłeś? Więc Czarny przez 8 lat przyjeżdżał do widzenia, na moje wystawy, dzięki mnie zaczął trenować Kuszyn, zaczął malować, rysować, pięknie rysuje, lepiej niż ja. Bo ja zawsze tam mówię tak, po co rysunek, jak się zamalowuje, go bez sensu, nie? Tylko takie jakieś, żeby tam przypomnieć, jakieś tam zaznaczałem, nie? A on się specjalizował w rysunku. I zarabiał sobie na studia, wiesz, tam 100 zł za portret i tak dalej. No, syn jest wspaniały. Syn jest wspaniały, jest przystojny, podobny do mnie. Chciałem się ograć w jego urodzie. Jest wspaniały. Zresztą mój drugi syn też jest wspaniały. Jest indywidualnością, lubi ryzyko, wszystkim się dzieli. Jest taki jak ja w środku. Książę na pewno opowiedziałby ci tą historię o tej sprawie. Dawaj te pytania. Biznesmen, to są te. No. Z listy 100 najbogatszych. No. Jeden z braci S. Oni mają w Warszawie jedną z pierwszych galerii handlowych Panorama. Oni bodajże ją postawili. W Bydgoszczy stoi tak. Hotel City, który wygląda podobno jak galeria. Był biedny wtedy, jak oni byli bogaci. Tak? Zarobili 800 miliardów złotych przez 3 miesiące. Sam wiozłem milion dolarów do Sekuły, kurwa, do ministerstwa. Łapówkę. Ile miałeś z tego? Ja wiozłem, no bo nie pamiętam, no ale tam wiesz. Ja byłem ten zaufany, nie? No. Wiesz, bo tak, alkohol poszedł, nie? I nasz rząd, cała afera alkoholu, ja się powiem, na czym polegała. Nasz rząd wpisał, że tak, na własne potrzeby, jak wnosisz alkohol do Polski, to jesteś zwolniony z cła. A jak w celach komercyjnych, czyli na sklepy, na hurtownie z alkoholem i tak dalej, musisz mieć tą, wiadomo, koncesję i tak dalej, ale musisz też płacić cło, nie? No i panowie S rzucili całego tira alkoholi. Whisky, wiesz, taniej było na zachodzie niż u nas. Taki był 90 lata. Pamiętam. I w deklarację celną wpisali na własne potrzeby. Panie! Co to ma znaczyć? Jakie na własne potrzeby? Cały tir? Panie, ja się hajtam, brat się hajta, kuzynka też prosiła, żebym jej przywiózł trochę tanio, alkohol jest na zachodzie. No to wozimy, panie. No i oni tam do Monity, do Warszawy. No co tam z tym, z tą granicą? No jak? No przecież tu uchwaliliście ustawę, która mówi, że na własne potrzeby nie trzeba cła, ale nie określiliście ilości tych własnych potrzeb. No bo na własne potrzeby to jest na wesele na przykład. 100 butelek, 1000. Tak? Duże wesele czy coś. Brat, tak. No, no tak, akurat. Rozumiesz, co chodzi? No i żeby to przytrzymać przez te kilka miesięcy, zanim Sekuła do rządu ustawę, żeby określić, że na własne potrzeby to jest 3 butelki na przykład, albo butelka, albo dziennie, czy coś takiego, rozumiesz? Oni po prostu wzięli łapówkę, przytrzymali to. Jak on zrobił 206 miliardów. Ten zostawił 800 miliardów. 1,5 biliona jest podatku za ten alkohol. Panowie S.
Ksiądz, dobry człowieka, pozdrowienia z Trójmiasta. Zapytaj wprost, czy warto iść tą drogą, tą stroną życia i czy jest coś, czego żałuję lub coś, co zrobił i sumienie cię gryzie. Pozdrawiam serdecznie. Ja mówiłem już tutaj, że dla mnie to, jak żyję, jak wygląda moje życie i kim jestem, zależy od tego, czy ja codziennie z godnością sobie patrzę w twarz. Nie według pseudo-moralności chrześcijańskiej, tylko po prostu prawo naturalnego mówię ci. Jeżeli prawo naturalne mówi, że jeżeli dochodzi do konfliktu interesów, to rozstrzyga siła, spryt, inteligencja. No tak. Lepszy ma zawsze rację. To zwycięzcy piszą historię. Nie przegrani. Jak wyglądały twoje relacje z Tomkiem B, pseudonim Kaddafi? Jaką ma opinię na jego temat? Tak jak już mówiłem, jesteśmy kolegami. Zbyszek miałeś z jego bratem. Jak będzie potrzebował pomocy, to jeżeli będę mógł, no nie tak jak za przyjaciela, którego znam 30 lat, tak, ale mu pomogę i wiem, że jakbym się do niego zwrócił o pomoc kiedyś, gdzieś na świecie, czy w więzieniu, czy w ogóle, to też by mi pomógł. A wiesz dlaczego? Nie tak, że mnie lubi. Wybrałem w niego 100 pocisków, kurwa, w dwa samochody. Nie chciałem go zabić. Chciałem udać na łóżkę. Tam ci kiedyś opowiem o tym. Okej. Okay. Jeśli powiem tak, ale Tomek wie, że wartość ludzi jest tak unikalna, unikatowa. Czyli ma podobne zasady? No musiał mieć jakieś zasady, skoro wyrósł na lidera i kontrolował miasto przez kilka lat. O. No wiesz co chodzi, to nie może być tak, że ty jesteś pierdółką, chociaż no wiesz, tam można tam dużo zarzucić. Nie był Nikodemem Dyzmą tego miasta. Nie. Był ostrym zawodnikiem. Nie. Ostrym zawodnikiem. Po prostu ostry zawodników sobie dobierał do współpracy. Mhm. Taki Jurgen na przykład, nie, czy jego wspólnicy, to są najważniejsi. No to wiesz, Jurgen jest trenerem też kickboxingu, mistrz Polski i tak dalej, wiesz. I tam, no, wiesz co chodzi. Nie? Ale to byli ludzie nie sportowi. No okej. Ludzie wyrośli. Jedno jest, że ktoś jest sportowcem i się umie dobrze nalać, a drugie przykład materii, ale że ja jednak Komiarki nie był ja w stanie założyć. Mówi tak, zawsze trafisz na swojego. Niby nie, jak chcę go wydać, to zleje każdego. Bo są, wiesz... Przybrać tutaj Bruce'a Lee, Mike'a Tysona, czy kogokolwiek innego. Ja będę chciał napolić, tylko napolę. I koniec. Podchodzę z tyłu, walę mu parą w łeb, gaz, guma, wąskie drzwi i koniec, kurwa. I o co chodzi? I to jak chcesz kogoś bić, to bijesz. I to właśnie jak... ulicę odróżnia, proszę Państwa, od często mylonego sportu, czyli MMA. Tam, gdzie sportowiec na robocie, dla niego jest sufit, dla nas jest podłogą. Tak samo w sporcie. My do klatki, choć kolega już na wstępie powiedział, tak, że jeżeli zostanie złożona jakakolwiek propozycja walki MMA, trzy minuty w trzy rundy. Tylko musi być opcja z kopaniem, tak? Nie, sama stójka. Sama stójka? Sama stójka. Okay. Boks. Dobra, ja przekażę tą informację kilku federacjom poważnym, mającym zasoby finansowe, także macie tutaj piękny przykład sportowca, który jeszcze nie jedną myślę może pokazać. Także wrócimy do tematu. Ciekawe pytanie, bardzo ciekawe i wiem, że ciekawy pogląd masz na tą sprawę. Jakie masz zdanie na temat dzisiejszego świata przestępczego, porównując z latami, w których latał pełną gębą, czyli lata twojej świetności, rozumiesz? Mhm. I co miało twoim zdaniem wpływ na zaprzedanie grypsowania?
No ciekawe jest. Grypsowanie to jest mój konik. No wiem, wiem. Słuchaj, grypsowanie miało sens wtedy, kiedy było z czym walczyć. Administracja więzienia chciała nas zgnębić. Tak, to fakt. Więc takie zasady jak wzajemna pomoc, pomaganie ludziom, którzy są na izolatkach, czy na twardym, czy na innych jakichś karach, rozumiesz. Odzywanie się z szacunkiem i tak dalej, nie? To ma sens, prawda? Dlatego najwięksi gici to byli w roku 70-74, kiedy minister Bafia był ministrem sprawiedliwości i Gierek mu wpierdolił tak zwany czerwony rygor. Znaczy, co Bafia pierdolił, tak, czerwony rygor tak zwany, R0, R0. Czapkowanie twarzą do ściany, bicie. To na takim ręci na przykład był taki... Czyli takie dawne enki. Tylko z przemocą, z dojechaniem. Jak na Sztumie na przykład. Tak. Siedziałeś tak. W Sztumie? Tak. Okej, okay, to wiesz o czym mówię. Ja ci opowiem o więzieniu, co ja przeżyłem, to mi też nie uwierzysz. No to będzie osobny rozdział, także nie zaczynajmy, bo to temat rzeka na 5 odcinków. No, powiem ci na temat grypsowania. Ja byłem kiedyś dumny z tego, że grypsuję. Chciałem być elitą, więc to ja była też. Elita, bo była ich mniejszość. Później było tak pół na pół. Pół na pół. Nie? A w latach 90., kiedy dawali przepustki ćwiarusom, nie wrócił, to pół roku miał karencji, później znowu szedł na przepustkę. Rozumiesz? To praktycznie oni byli naszymi przyjaciółmi. Jak Moszydłowski został dyrektorem bliźnictwa, tak. To mieliśmy grilly na spacerze, pomarańcze, k***a, nie w święta. Zgadza się, no, dlatego pan minister Moczydłowski, on był ministrem, nie, on był szefem więziennictwa. Socjolog, tak. Bardzo mądry człowiek. Teraz tak. czasami się wypowiada w telewizji, jest ekspertem. To jest największy dobrodziej ludzi tak, ale to było za dużo, wiesz, po takiej komunie i tak dalej. Tak, bo on chciał, dostaliście k***a za komuny, dam wam... Tak. Dam wam poziom ci europejski. Ci sędziowie, którzy poszli do penitu. Kiedyś wiesz, była taka zasada, przepraszam, że ci przerwę. Jeżeli więzień ma pomoc z wolności, nie należy jej ograniczać. Więc tym samym bywało tak, że codziennie miałem catering chiński obiad z restauracji. Tak. I to na wykwintnym talerzu, a nie na platerze, tym zielonym, co mamy. Oni zwariowali. Ci wszyscy tak. Najgorsi sędziowie, którzy za komuny tam się źle zasłużyli. Tam gad przychodził, tak dalej, on mówi, ja w domu tak nie mam, jak on ma pod celą. Tak. Ja miałem odżywki. No. Wychowawca mówi tak, panie Wojciech, odżywki pana są po sam sufit. Widzi pan? Ja, niech pan to spisze jakoś, bo jak tu mi ktoś ukradnie, jakiś wychowawca na zastępstwie będzie, ja będę się z tego tłumaczył. Ja mówię, panie, weź pan sobie po kurwa do domu. I niejednokrotnie brali. Byliśmy łyski, byliśmy inne w więzieniu, wiesz, i nawet na enkach i zawsze można było przekupić kurwa. I gdzie tu jest grypsowanie, skoro grypsowania jest walka z administracją więzienną, tak, a ta administracja więzienna stała się tobie przyjacielem. Przyjacielem. Zaczął, nie bili cię, nie, mówili ci na pan. Główny cel grypsowania, tak. Czyli walka z systemem. Generalnie przestało mieć znaczenie. Tak. Później chcieli zniszczyć grypsowanie, chociaż nieopatrznie, bo wiesz, oni zawsze muszą mieć dwie grupy. Bo obozy koncentracyjne też stosowali takie antagonizmy, wykorzystywali. Jakie masz zdanie na temat miasta dzisiejszego, porównując do twoich lat świetności i odnośnie grypsowania, co było kiedyś, co jest teraz? Degrengolada. To powiedziałeś w zasadzie o grypsowaniu, nie? A co o mieście? Grypsowanie w tej chwili, posłuchajcie, bo nie skończyłem tego grypsowania. W Koronowie prominentni przedstawiciele grupy grypsujących, nie będę mówił inicjałów, pracują na usługach administracji. Czyli są festami. Gitami. No tak. Gitami co? Festami z uraganem. No. I posłuchaj, i oni biorą udział w kiedyś frajerzy. Bo nie ludzie nie grypsujący. Ludzie nie grypsujący, tak jak ja, to nie są frajerzy. Żeby sobie to, tak. Każdy to zrozumiał. Jest bajerzy Szwajcar, no. Który nie jest... Szwajcar jechać, kurwa, rozumiesz? Człowiek, który nie jest
uznaje twoje zasady, a nie jest chyba pomiotem administracji, no to chyba wiadomo o co chodzi. Grypcowałeś w więzieniu? Oczywiście, że tak. Do samego końca? Nie. Dlatego mówiłem ci, że... A dlaczego zaprzestałeś? W latach 80. w związku z tym, że stawiłem się za ciola, wiesz, który ciolo? No, z Radomia. Z Lublina. Lublina. Jego brat Bociek grypsował. Siedział w futulicach. Na sztywnej celi. Czteroosobowa cela. Rozumiesz? Wszyscy grypsują. I teraz ten cygan ma jakieś tam utarczki z jakimś tam białym. Prywatne. Gitem. Nie, a cygan grypsował? Tak. Wszyscy grypsowali. A co? Cygan nie mógł grypsować? No właśnie. Proponowałem cię z ciolem się spotkać. To on ci wytłumaczył. Ja jestem liberałem wśród grypsujących, aczkolwiek początkowy zamysł ograniczał wszelkie nacje, rosyjskie czy cygańskie, romskie, z grypsowania. I takie są fakty. Kiedyś Romom nie można było grypsować. Posłuchaj, zaczęli grypsować w momencie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy część Romów była w mocnych ekipach i tworzyli mocne ekipy. I wtedy nikt im tego nie mógł odmówić. Tyson Fury. Travelers, cygan. O, okej, okay. Ja nic za nich nie mam, absolutnie. Ja tylko pamiętam z lat moich młodości. To są wyjątkowi ludzie. Że zawsze w pierdol musieliśmy im spuścić. No tak. Ale bo co? Bo są ładniejsi od was, mają więcej pieniędzy, czy co? Z jedną opcją. Trzeba było uważać, bo można wyhaczyć było kosę. Oni zawsze z kosami chodzili. Tak, tak. Tak. I to jest fakt, ale zazwyczaj kładli się po dwóch, trzech strzałach. Strzały, no, tak. No. To były chuchraczki, ale mieli charakter. Ale charakterni, no, można tak charakterni, powiedzieć. No, tak. No. Okej. Okay. Miasto. Miasto za czasów twojej świetności i miasto dzisiaj. Jakie różnice? Widzisz, co się zmieniło? Słuchaj, to się zmieniło, że jakby ktoś chciał przyjechać do Bydgoszczy i załatwić jakąkolwiek bydgoską sprawę, to by się udał do mnie. Ja bym go wysłuchał, zadzwoniłbym tam, gdzie jest problem. Wysłuchałbym to drugiej strony. Rozumiesz? I jeżeli by im zależało na tym, żebym ja rozstrzygnął sprawę i się podporządkują, rozstrzygną tą sprawę, żeby się podporządkowali. Pobierasz opłaty za takie coś? Nie. Doradztwo? Nie. Nie. Okej. Okay. Ale jak ktoś mi kupi zegarek za 1000 euro, Wostok, brąz, to nie mam nic przeciwko temu. Bandycka Ochota, Dezetika i Grzegorz Mięśniak. Zapraszamy. Grzesiek, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bandycka Ochota, złote czasy nietykalni. To nasze ulice, pruszków ludzie niesprzedajni. Normalni, nie sądzę, troszeczkę pojebani. To królowie życia, zrycia z wolnością na szali. To panowie brania, zarabiania zerwami ze stali. Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam jak było. Wtedy się żyło chwilą, dobre numery się waliło. Mięśniak Czerwus Orzeł byli tą prawdziwą siłą. Mogiłą dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać. Przyjeżdżali, dojeżdżani, odjeżdżali w przepaść. Zniecam prologiem te ulice opowieści. Ochota i Pruszków, bandyckie pieśni. To jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści. Ty słuchaj i weź ci to do swego mózgu. Lata 90. Ochota i Pruszków. Ja jestem bitem i daję tobie prawdę. Z długoletnim stażem puchy historii nie kradnę. Żeby było jasne, ważne, robię to z mięśniakiem. Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem. Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne. Moje wersy, teksty, prawdy, wtedy bańka pęknie. Tak cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas. Mógłbym tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas. Następna nuta to będzie zamach w ramach projektu Bandyckie Czasy. Ochota i Pruszków, nie chcę bez pracy, prawdę kompasy bez krok i kłamstwa. Hasta, że na te przesady i szajstwa, po prostu bez ugarstwa. Zapraszamy państwa, yo.